Przezroczysta rzeka w Kodniu wygląda bardzo pięknie, dlatego że mamy bardzo dużą frekwencję. Mimo tego, że w trakcie tutaj zapisów cały sztab, główny sztab zmienił nam troszeczkę zasady. Z 40 wolontariuszy mogliśmy tylko zapisać 20. Niemniej jednak, mimo pogody dzisiaj, która nas wystraszyła, mamy ponad 30 osób. Mamy tu też przedstawicieli władz gminy w postaci pani przewodniczącej Barbary Radeckiej razem z rodziną. W ogóle są takie grupy rodzinne wraz z sąsiadami. Można powiedzieć, że stali bywalcy, stałe osoby, które uczestniczą czynnie w życiu kulturalnym i gminnym Kodnia. Są już jakieś informacje, czy dużo tych śmieci jest tam nad Bugiem? Wcześniej robiliśmy rozeznanie, dlatego współpraca właśnie z tymi ludźmi, którzy nad Bugiem przybywają, a mianowicie z prezesem koła wędkarskiego, które też się włączyło bardzo licznie do sprzątania. Oni chyba wiedzą najbardziej, najlepiej, gdzie te nieczystości są i oni właśnie też pomagali nam w kierowaniu, w kreowaniu całej dzisiejszej akcji. Czy takie akcje są w stanie uświadomić ludziom, że, no żeby w końcu przestali śmiecić? Nie wiem, czy są w stanie uświadomić wszystkim, ale są ludzie, którzy to czynią za innych. Może przyjdą takie czasy, że komuś się zrobi wstyd albo głupio, że jeden śmieci, a drugi po nim zbiera. Do tej pory chyba nie ma takiego, że tak powiem, takiej zależności, bo no, tych śmieci co roku jest tak samo dużo. No jest dużo, bo mamy też problemy te śmieciowe w każdej gminie i w każdym mieście. Koszt wywozu nieczystości idzie do góry. Ludzie nie rozumieją tego, że każdy i tak za śmieci płaci i może myśli, że jak będzie wywoził, to nie ominie go zapłata za wywóz nieczystości. Ale też mamy tutaj w tej grupie sołtysów, którzy dają prężny przykład, że mimo tego, że pełnią swoje obowiązki, to jeszcze też uczestniczą w takich akcjach. No i to już takie akcje są organizowane, aby więcej. Tak, to nie jest jedyna akcja, powiem szczerze, organizowana w gminie Kodeń, bo organizujemy małe wewnętrzne akcje i to kilka razy w roku, a to jest po prostu tylko przełączenie się do kolejnej akcji ogólnopolskiej. Podczas operacji Czysta Rzeka spotykamy również panią przewodniczącą Rady Gminy Kodeń, panią Barbarę Radecką. No i jak ocenia pani całą akcję i jak sytuacja nad Bugiem? Nad Bugiem, tak, więc oceniam bardzo pozytywnie. Zgłosiło się dużo wolontariuszy. Początkowo padał deszcz, ale pogoda zmieniła się na naszą korzyść. Bardzo przyjemnie, grupa pozytywnie nastawiona do pomocy. Spodziewaliśmy się nieco więcej bałaganu nad tym Bugiem, co mnie zdziwiło, że jest jednak w miarę czysto, za co dziękujemy mieszkańcom. I no cóż, oby więcej takich akcji, to będzie nam wszystkim przyjemniej pospacerować, spotkać się, bo to są piękne miejsca. Oby ludzie nie śmiecili, dopiero będzie. Tak, i to apel. Apel oczywiście do mieszkańców. Prosimy nie wyrzucać puszek, butelek, papierków. Wystarczy wziąć jakiś woreczek z sobą i naprawdę dbajmy o czystość, o porządek. Na przykład idzie z góry, pani przewodnicząca. Który oczywiście reprezentuje nasz samorząd, także dzielnie walczę i jest bardzo przyjemnie, jestem bardzo zadowolona z udziału, także i wszystkim też dziękuję za udział. Chciałbym wszystkim podziękować wolontariuszom za udział w ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka w Kodniu. I teraz chciałbym wam wręczyć pamiątkowe dyplomy za udział w tej operacji.